Cześć, dzień dobry, witamy w podcaście Co to będzie. Ja nazywam się Marta Nowak. Ja nazywam się Mirosław Wiatrowski Bujacz. I dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach, o długu publicznym, o deficycie, o budżecie, o ekonomii chłopskiego rozumu. O tym czy Polska zbankrutuje. No, a zanim temat główny, to jak zwykle newsy, aktualności, bieżączka, jest w polskiej szkole, tak? Jest wrzesień, zaczynamy, prawda, tutaj nasz sezon szkolny. W polskiej szkole jest tak, że zwykle się zaczyna od relacji trudnych Polski z Niemcami na przestrzeni historii. Rok szkolny. Pierwszy września. 1 września, tak, jedziemy. I my też zaczniemy od Niemiec. Tak, ponieważ po raz pierwszy od 1945 roku w wyborach regionalnych, konkretnie w jednym landzie z dwóch, w których odbywały się wybory regionalne w ten weekend, wygrała w Niemczech skrajna prawica AfD. O AFD mówiliśmy więcej w odcinku o tym, czy skrajna prawica idzie po władzy w Unii. To jest partia, która no wielokrotnie były z nią afery dotyczące tego, że otwarcie dosyć nawiązuje do historii, do najczarniejszych kart historii Niemiec, powiedzmy sobie to w ten sposób. Wybory były w Saksonii, tam AFD zabrakło jej procenta z kawałkiem do wygranej, z kolei w Turyngi rzeczywiście te wybory wygrała. Bardzo jest możliwe, że mimo to nie będzie rządzić, bo inne partie utworzyły wobec niej taki kordon sanitarny. Druga partia CDU w, tych, w tej turyngi ma chęć, pragnienie rządzić w jakichś koalicyjnych układach. No ale rzeczywiście to jest pierwsze takie wydarzenie od, od czasów II wojny światowej. Niemcy zawsze przez ostatnie kilkadziesiąt lat były takie bardzo skupione na tym, żeby nie powtórzyć historii, żeby nie dopuścić skrajnej prawicy do władzy. Były niedawno jeszcze potężne marsze sprzeciwiające się tym, że tutaj faszyści znowu się dobijają do głosu w Niemczech, no a te wybory tutaj w byłym NRD nam pokazały, że jednak wielu Niemców chce na nie głosować. Tak i to o tyle nie jest niespodzianka, że sondaże przed tymi wyborami wskazywały na to, że, że AFD to są faworyci tego wyścigu wyborczego w Turingi, zresztą tak samo w Saksonii, gdzie, gdzie w końcu AFD nie wygrało, mimo tego jak rozumiem mieliśmy, czy komentatorzy Niemcy, którzy nie są zwolennikami AFD, mieli nadzieję, że dojdzie właśnie do jakiejś takiej mobilizacji. Jak we Francji. Jak we Francji. No nie, wygrana AFD w Turingi była bardzo zdecydowana, to było 32 8% głosów, a drugie CDU, o którym wspomniałaś, 23,6%, więc tutaj no, nadzieje na to, że się uda uniknąć tego scenariusza były raczej płonne. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa tutaj nowa partia, która nam się wyłoniła w tych wyborach. My w ogóle opowiemy więcej o Niemczech za tydzień, więc już można nie się... Nie wiedziałem, czy to przy... powiedzieć. Nie, ja, tak ja jest... zdradzam, ja nie mam tajemnic tutaj przed wami. Za tydzień będzie więcej o Niemczech, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ale mamy też taką partię BSW. BSW, czyli Sojusz Zary Wagenknecht, to jest zupełnie nowa partia założona w styczniu tego roku i Wagenknecht, ona była długo w partiach lewicowych, takich tradycyjnych, była ważną polityczką lewicy, ale popadła z lewicą w konflikt. Na jakim to punkcie? Otóż na y, punkcie takich kwestii jak niemiecka polityka migracyjna, bo ona jest przeciwko przejmowaniu uchodźców, szczepienia przeciwko COVID-19, to też Wagenknecht ma stanowisko dalsze lewica, bliższe skrajnej prawicy, czy na przykład kwestia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, bo stanowisko i Wagenknecht i całej partii właśnie obejmuje zaprzestanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, też sprzeciw wobec zielonej polityki, jakieś wynegocjowanie porozumienia z, w sprawie rosyjskiej inwazji. E, ta partia pozycjonuje się mimo to jako partia lewicowa, co jest, co jest ciekawe, wciąż. E, I tak naprawdę jedyną e, sprawą, w której Wagenknecht lewicowa jest, to jest to, że ona chce rzeczywiście nakładać wysokie podatki na najbogatszych i finansować z tego świadczenia socjalne. No ale jak rozumiem. Tylko dla nie wiem, etnicznych Niemców czy coś. To znaczy może be, nie aż tak ostro, ale rzeczywiście ona chce, ma bardzo prawicowe spojrzenie, jeżeli chodzi o, o politykę migracyjną. Tak, i jej partia zajęła trzecie miejsce zarówno w Saksonii, jak i w Turyngii. Ale tak jak powiedziałaś, o Niemczech, o wynikach tych wyborów, ale też o szerszym społecznym, politycznym, gospodarczym kontekście będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu. Dowiemy Więc... się, czy Niemcy zazdroszczą Polakom. O, dokładnie, dokładnie tak. No dobra, to jedziemy teraz dalej, geograficznie również. Jedziemy do, do Izraela. Kilka dni temu okazało się, że zabito kolejnych... Zakładników y, izraelskich y, wziętych przez Hamas y, 7 października w ubiegłym roku. Y, w tym y, wśród tych sześciu osób był na przykład Hersh Goldberg-Polin, y, którego rodzice wystąpili ostatnio na konwencji demokratów w USA. Mówili tam, że, y, że oni bardzo tęsknią za synem, że mają nadzieję, że się uda doprowadzić do porozumienia y, między Netanyahu a, a, a Hamasem, że ci zakładnicy zostaną uwolnieni. No to się nie stało. Y, Netanyahu od od tak naprawdę maja. Robi dużo, żeby utrudnić zawarcie tego dealu. Deal jest przygotowany, leży na stole. Amerykańska administracja go położyła. No w tym momencie Netanyahu postawił takie warunki, że na przykład mimo zawieszenia broni mieliby być izraelscy żołnierze dalej w gazie, co jest z kolei nie do przyjęcia dla, dla Hamasu. I, I rzeczywiście gniew w tym momencie ludzi w Izraelu po zabiciu tych, tych sześciu kolejnych zakładników kieruje się przeciwko rządowi izraelskiemu, kieruje się przeciwko premierowi, są w tym momencie w Izraelu duże protesty. Tak, są duże protesty w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w wielu innych głównych izraelskich miastach i są one brutalnie tłumione. To jest, I mówiąc brutalnie tłumione, mówimy o tym, że są bardziej brutalnie tłumione niż dotychczas, to znaczy właśnie w tym mijającym tygodniu po raz pierwszy chyba w historii Izraela, tak przynajmniej do donoszą media. Użyto przeciwko e, izraelskim protestującym, e, czyli nie palestyńskim protestującym, nie protestującym znajdującym się w zachodnim brzegu, tylko, tylko w Izraelu takich. E, narzędzi, jak na przykład granaty ogłuszające, czy coś, co nazywa się skunk water, woda skunksa, czyli czymś, co po prostu policja czy służby oblewają protestujących, czymś, co ma bardzo, bardzo odstręczający zapach, no i też ma właśnie doprowadzić do, do tego, że tłumy protestujących się po prostu roz rozbiegną, rozpierzchną, e, ponieważ jest to po prostu e, no, nie, niezwykle no, brutalny, nieprzyjemny sposób e, tłumienia. Za, Izrael powiedziałby, rząd Izraela powiedziałby zamieszek, chociaż mówimy tutaj o pokojowych protestach. E, tak samo zresztą rzecz ma się z granatami ogłuszającymi. E, tutaj wielu komentatorów właśnie podkreśla e, Propalestyńskich czy, czy, czy nastawionych negatywnie i słusznie do, do podejścia rządu Izraela do praw człowieka, że to, są, to jest właśnie taktyka zarządzania protestami czy, czy rozbijania protestów używana przez Izrael regularnie od wielu lat na zachodnim brzegu e, i wiele izraelskich mediów czy właśnie NGO-sów bardziej e, no, sprzeciwiających się łamaniu prawa człowieka, praw człowieka przez Izrael e, od paru lat mówiło, że te metody prędzej czy później zostaną wykorzystane w, w samym Izraelu e, przeciwko protestującym i tak się właśnie, tak się właśnie stało. Ehm. Był, był też przez chwilę strajk generalny w Izraelu. Nagle wszyscy się podekscytowali, że wow, że wreszcie tutaj związkowcy strajk generalny zrobią i rzeczywiście w poniedziałek o 6 rano stanęły szkoły, stanęły urzędy, część jakby prywatnych przedsiębiorstw się też do tego przyłączyła. No, strajk nie trwał długo. O 14 sąd pracy izraelski go rozwiązał, bo powiedział, że to jest strajk polityczny, a nie związany z warunkami zatrudnienia. Jednym z polityków, które, którzy wyzywali sąd do tego, żeby, żeby coś takiego ogłosił. Był na przykład minister finansów Izraela z tej skrajnie prawicowej frakcji, Smotrich. No i rzeczywiście lider organizacji związkowej, tej największej izraelskiej, powiedział na ten wyrok sądu: Aha, okej, okay, no, to, no to idziemy do domu. No i wszyscy poszli do domu, bo to nie jest jakiś, wiesz, po prostu izraelski wałęsa i to nie jest jakiś super oddolny ruch, po prostu ludzi, którzy pójdą na barykady w, w, w obronie zakładników y, Hamasu, y, tylko to jest, ten związek zawodowy to jest taki bardzo y, księstwo jednego księcia, tego, tego przewodniczącego, więc tutaj... była bliskie kontakty z Jairem Lepidem, byłem premierem i osobą, która prawdopodobnie miałaby największe szanse, żeby Netanyahu zastąpić, więc też właśnie... Polityczna rozgrywka po tak, prostu. Tak, tak. Y, więc jeżeli czytaliście coś, że u strajk w Izraelu, no to, no to strajku już nie ma i też on był motywowany po prostu politycznie, w bardzo jasny sposób. Dokładnie tak. Wspomniałaś o tym, jak Netanyahu torpeduje rozmowy pokojowe od, od wielu miesięcy, co jest nawet nie tajemnicą Poliszynela, bo, bo o tym wiedzą wszyscy z wyjątkiem administracji Bidena publicznie, ponieważ mamy od wielu miesięcy również przecieki zakulisowe, w których Biden przekonuje, że wywierają nacisk, że Netanyahu robi za mało, że, że można więcej ale jednocześnie publicznie cały czas e, Departament Stanu i, i Biały Dom informują, że, że to Hamas musi się zgodzić na, na, na warunki zawieszenia broni, chociaż Hamas się wielokrotnie na nie zgadzał, a potem Netanyahu je e, odrzucał. Netanyahu po tym jak e, izraelskie siły e, odnalazły właśnie ciała sześciu zabitych e, w strefie gazy e, zakładników Hamasu, wygłosił takie e, no, przemówienie, pełne z jednej strony po raz pierwszy faktycznie przeprosił rodziny zakładników za to, że e, Rychło w czas. Się, tak, nie udało ich się uratować, ale jednocześnie e, ono było, no, co można się spodziewać, bardzo w, w retoryce wojennej, e, w retoryce tak naprawdę zrównania nie tylko strefy gazy z ziemią, ale też e, też zachodniego brzegu e, Netanyahu pokazywał tam mapy Izraela, w których zachodni brzeg był całkowicie wymazany jako, jako osobna jednostka polityczna, czy czy Czyli był pokolorowany tym kolorem, co, co Izrael. Co reszta, reszta kraju. To przemówienie spotkało się z bardzo dużą krytyką w szerokich kręgach, nie tylko, nie tylko osób, które od wielu lat krytykują politykę Netanyahu, ale też na przykład Peter Lerner, były rzecznik prasowy armii izraelskiej, IDF-u, podsumował tą konferencję się słowami, że on teraz zadecydował, przekreślił raz na zawsze szanse pozostałych zakładników na, na przeżycie. No bo skoro. Netanyahu wysłał jasny sygnał, że nie ma tutaj mowy o tym, że dojdzie do, do porozumienia, do zawieszenia broni, no to Hamas nie ma już właściwie żadnych e, powodów do tego, żeby zakładników utrzymywać przy, przy życiu. E, e, no, Harec też, też donosił, dobrze, też donosił o, o tym, że tutaj znowu zakulisowo, natomiast, że właśnie negocjatorzy amerykańscy, zaangażowani w proces no, ro, rozmów o zawieszeniu broni, e, stracili całkowicie wiarę w to, że Netanyahu może cokolwiek podpisać. No znowu, rychło w czas, natomiast to też, to oczywiście nie wpłynie prawie na pewno na politykę Bidena, to już wiemy, ale, ale te sygnały co do tego, że Netanyahu, nie można się absolutnie spodziewać ani liczyć na to, że Netanyahu zgodzi się na jakiekolwiek zawieszenie broni, no mamy kolejne dowody na to. A jakie to będzie miało konsekwencje, to o tym też y, możemy sobie przeczytać w tekście sprzed kilku dni w Harecu, czyli no, w takim ważnym izraelskim medium. E, tam napisał tekst były generał e, izraelskich sił zbrojnych Isaac Brick, który powiedział wprost to, co myśmy w tym podcaście już zauważali y, na podstawie różnych innych y, dowodów, że Izrael po prostu nie ma sił na prowadzenie tej inwazji, na prowadzenie konfliktu zbrojnego na wielu frontach, bo wiemy, że w tym momencie jest i Gaza, y, Hamas, i zachodni brzeg, i e, Liban z Hezbollahem, więc tam jest bardzo dużo potwieranych punktów zapalnych, i BRIC e, pisze jasno, że w tym momencie, niebawem, e, po prostu, jeżeli Izrael dalej będzie robił te rajdy na gazę, coraz to nowe, to niedługo przestanie po prostu móc je robić fizycznie, ponieważ e, armia wciąż słabnie. E, Poborowi są to nieprzygotowani, źle wyszkoleni, wyczerpani też. Żołnierze rezerwy też już nie chcą być ciągle wciągani, wciągani do armii. A z kolei Hamas trzyma się dobrze. Do Hamasu zapisują się absolutnie coraz to nowi 18-, 17-latkowie. Co jest absolutnie oczywistą rzeczą i konsekwencją tego jakby, no, kampanii ludobójczej Izraela to w do... Gazie dla wszystkich. Tak? Jeżeli masz do wyboru być, siedzieć w czołgu i wjeżdżać do Gazy albo żyć normalnie w swoim kraju... To zastanawiasz się, co wolisz, a jeżeli wiesz, że żyjesz w, w miejscu, na które non-stop spadają bomby, to trochę ten wybór, czy walczyć, jest, jest mam wrażenie, prostszy. No więc tutaj mamy taką, ta, taką analizę właśnie od, od byłego generała, że, że Izrael po prostu nie ma sił, żeby walczyć na wojnie, która ma wiele frontów. Widzieliśmy to już wcześniej. Teraz kolejne potwierdzenie a jednocześnie tak jak wspomniałaś yy, no, nastąpiło nasilenie na, na froncie na froncie, to jest w ogóle straszne sformułowanie, nastąpiło nasilenie, jeśli chodzi o ataki izraelskie na zachodnim brzegu, to nie jest żaden front wojenny, tam nie ma Hamasu, to jest po prostu terytorium okupowane brutalnie przez, przez Izrael przez, od wielu, wielu lat, natomiast od, od tygodnia mamy <coughs> zdecydowane nasilenie działań zbrojnych do takiego stopnia, że ONZ mówi już o właśnie działaniach stricte wojennych, tak, mamy tam bombardowania, mamy snajperów na dachach, oblężenia obozów dla uchodźców, miast, szkół, w których podobno znajdują się terroryści, jak to zawsze to zawsze. I jacy terroryści, to, to zwykle jest bardziej enigmatyczne. Tak. I, i, I w czasie, w którym Netanyahu jednocześnie właśnie stoi przed mapą, w której, na której zachodni brzeg jako taki, jako jednostka polityczna, jako autonomiczna przestrzeń, gdzie, gdzie Palestyńczycy mieli mieć więcej praw, czy mają, no to, 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 wiemy doskonale, ale, ale nie istnieje, w w tym samym momencie Izraelska Armia prowadzi regularne działania wojenne zbrojne na terytorium zachodniego brzegu. To, to też jest ogromna zmiana, to znaczy to już nie jest tylko Gaza. E, Izrael faktycznie otworzył drugi front inwazji e, i, i, i działalności właśnie mającej znamiona e, czystki etnicznej e, i, i potencjalnie ludobójstwa. Przechodzimy do Polski. Tutaj skończmy, skończmy na tym. Dryfujemy w kierunku Polski. Ostatni nasz news w części newsowej. Słuchajcie wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące aborcji. Mamy nowe. Zacytuję tutaj ministra zdrowia Izabelę Leszczynę, która powiedziała: Ustawa mówi wyraźnie, że orzeczenie lekarza stwierdzające, że istnieje przesłanka do przerwania ciąży, jedno orzeczenie od jednego lekarza specjalisty jest podstawą do przerwania ciąży. Ile Mieszczyna powiedziała też, że jeżeli szpitale przed wykonaniem aborcji będą żądać drugiego orzeczenia lekarskiego albo będą zwoływać konsylium, to trzeba to uznać za utrudnienie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń. To znaczy w praktyce, że w tym momencie szpital dostał jasny sygnał, że jeżeli przyjdzie do nich osoba w ciąży z zaświadczeniem od psychiatry, bo to raczej tutaj o tym mówimy, z zaświadczeniem od psychiatry, że ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu, i nie mówimy tu o jakimś ciężkim zagrożeniu, jakimś po prostu zagrożeniu typu na granicy nie wiadomo czego, tylko po prostu o, o zagrożeniu, to szpital ma obowiązek wykonać tę aborcję. Tak, i no, to jest, to było oczywiście wielkie. Kontrowersje o Jezu, no tak, ogromne, elementy, no. Ponieważ, jak stanowi polskie prawo, przerwanie ciąży w momencie zagrożenia zdrowia lub życia kobiety może odbywać się na dowolnym etapie ciąży. Tak? Tutaj nie mówimy o żadnych 12 tygodniach, nie ma, nie ma tutaj e, takich limitów. Może się odbyć w dowolnym momencie e, trwania ciąży. Strategia przedłużania nie będzie działać. Odsyłania, Dokładnie. wiesz, na jeszcze jedno badanie, coś tam, coś tam, żeby termin minął. Tak, no i tutaj oczywiście pojawiły się głosy, no, głównie konserwatywnych środowisk, ale też, też powiedzmy, nie tylko, także centrowych, które są konserwatywne, em, że, że to jest otwarcie furtki do tego, żeby w Polsce była najbardziej liberalna tak, tak naprawdę polityka aborcyjna w całej Europie, czyli polityka, w której po prostu za jeden świstek papieru, który można sobie załatwić bez problemu, no można dokonać aborcji w dowolnym momencie właściwie bez powodu. Kanada ma prawo aborcyjne, w którym można bez żadnego świstku od lekarza dokonać, e, zrobić aborcję bez podania przyczyny. I Kanada ma wskaźnik aborcji taki sam jak państwa europejskie. Więc tutaj e, to, to jest zawsze taka, taka opowieść konserwatystów o tym, jakby kobiety miały zachodzić w ciąży i nosić te ciąże, chodzić w tej te ciąży przez pół roku, żeby potem ją usunąć, na złość po prostu Kaczyńskiemu. Nikt tak nie robi, nikt tak nie traktuje swojego życia i swojego ciała. Więc y, ja chciałabym uspokoić wszystkich zaniepokojonych panów i zaniepokojone panie, nie będą wam y, polki robić sobie aborcji w ósmym miesiącu, żebyście wy się denerwowali. Myślę, że tutaj nie mam nic do dodania. Dobrze. Eee. Słuchajcie, zakończyliśmy niepoważny temat ciał polskich kobiet. Przechodzimy do poważnego tematu pieniędzy. Czy Polsce grozi bankructwo? Jaki mamy budżet na 2025 rok? Co to będzie? Posłuchajmy polityków. Budżet, budżet na rok 2025 roku jest budżetem, który łączy w sobie wyraźny wzrost wydatków na obronę, na bezpieczeństwo nas, nas wszystkich planujemy że w przyszłym roku na bezpieczeństwo na obronę narodową wydamy prawie 187 miliardów złotych czyli 4,7% PKB. Drugim niezwykle istotnym filarem są naturalnie ochrona i opieka zdrowotna. W 2025 roku przeznaczymy 222 miliardy złotych co stanowi rekordowo wysoką dynamikę wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Wczoraj do informacji przedarła się ta astronomiczna kwota deficytu 290 miliardów złotych i rzeczywiście to jest rzecz niespotykana w Polsce po roku 1989, tak gigantyczny deficyt budżetowy, tak przy okazji on jest wyższy niż suma wszystkich deficytów z ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości z wyłączeniem tego roku covid -owego. Mamy procedurę nadmiernego deficytu. Mamy dług, który zgodnie z projektem, projektem e, rządowym ma wynik w roku przyszłym 59,8, o ile pamiętam, czyli prawie 60%. Czyli jesteśmy po dekiel już zadłużeni. Co? Nie ma przestrzeni na dalszy populizm. W związku z tym, jakby to, co już padło, to już padło. Uważam, że powinniśmy teraz skupić się na wzroście gospodarczym, czyli właśnie na tym, żeby ludzie mogli mniej prezentów, więcej możliwości zarabiania. Wysłuchaliśmy najpierw ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówił, jakie są takie najważniejsze pozycje w tym budżecie na przyszły rok. Później był Zbigniew Kuźmiuk z PiS, który powiedział, jakie to, jaki to mamy ogromny deficyt na ten przyszły rok zaplanowany. No i na koniec Ryszard Petru, który również z właściwym sobie wdziękiem i swadą powiedział, że jesteśmy pod dekiel już zadłużeni. Tak, i że nie ma przestrzeni na dalszy populizm. Do tego wrócimy. Do tego wrócimy. No zacznijmy od, od faktów. Fakty są takie, że Miłosz jest ekonomistą, a ja nie. I zobaczymy, czy to będzie w tej rozmowie widać. Nie you no, know, miałem na myśli raczej... <laughs> Że faktycznie no, został ogłoszony projekt budżetu na 2025 rok. Faktycznie jest tak, że deficyt budżetu wynosi 289 miliardów złotych, no, czyli mniej więcej tak, jak powiedział poseł Kuźmiuk, i jest on rekordowo wysoki. Jeśli chodzi o relację deficytu do PKB, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o deficycie, to podajemy jednak procenty, a nie, a nie liczby absolutne, bo one bardzo mało mówią. No, Ile to jest 290 miliardów złotych, to myślę, że nikt z nas sobie nie umie za bardzo zobrazować. Jeśli chodzi o deficyt w stosunku do, do PKB, to jest to 5,5%. To też jest no, wynik najwyższy od lat. Deficyt, czyli to po prostu ile jesteśmy na minusie w, w budżecie przyszłorocznym? Tak, i to jest o tyle powiedzmy ciekawe, czy, czy być może mylące, że kiedy podajemy te procenty, to to jest w stosunku do PKB, a nie w stosunku do całego budżetu, mhm. czyli do wydat czy do wydatków państwa, więc to nie jest tak, że pokrywamy, jeśli, jeśli deficyt wynosi 5,5% PKB, no to właśnie to nie jest tak, że w takim razie 94 ponad procent budżetu pokrywamy z tego, co dostajemy, a tylko 5% to się zadłużamy. No nie, to PKB jest czymś znowu dużo, dużo większym niż, niż same wydatki sektora publicznego, no bo jest to produkt krajowy brutto, czyli wszystkie, cała działalność gospodarcza sektora prywatnego i publicznego. Um, i stąd właśnie no tak naprawdę, jeśli byśmy spojrzeli na to, ile do budżetu wpłynie w przyszłym roku, a ile z niego wypłynie, no to ta różnica już jest bardziej rzędu, e, jesteśmy w stanie pokryć 70% naszego budżetu z wpływów, a, a pozostałe 30, 20 parę procent musimy e, pożyczyć, tak, zadłużyć się. Tak. Ehm... Tak i, i... No tak, jeszcze może, jeszcze, jeszcze może nawiążmy tak do nami... tego... Liczby, tak, poszły tak, liczby poszły, teraz poszły powiemy. No jeszcze, jeszcze nawiążmy do, do, do tego, co powiedział e, Ryszard Petru, czyli do, do tego e, pod dekjal już zadłużeni, no bo oczywiście druga, drugą liczbą e, zazwyczaj cytowaną w debacie o, o bankructwie, czyli, czyli w naszym powiedzmy dzisiejszym leitmotivie jest e, dług publiczny. Tak, bo deficyt i dług to są dwie różne rzeczy, nie? Deficyt to jest właśnie to, ile nam w budżecie brakuje, ile jesteśmy na minusie, a dług publiczny to jest e, rzecz szersza. No tak. Dług od deficytu różni się tym, że deficyt no to jest tak jak powiedziałaś, to co się jakby, to czego nam brakuje w budżecie w tym roku. To z czym jesteśmy na minusiku, musimy się zapożyczyć w tej chwili, a, a dług to jest kumulacja tych wszystkich e, pożyczek, które które, e, no, które wciąż musimy spłacić, tak? Więc jest to po prostu suma, e, suma wszystkich naszych zobowiązań, naszych, czyli państwa polskiego, wobec e, naszych kredytodawców. E, kim oni są? E, to już opowiemy Później, e, natomiast znowu, dług też podaje się w stosunku do PKB. Mhm. Ale to jest o tyle moim zdaniem znowu mylące, e, chociaż no, tak, to, to jest o tyle mylące, że PKB jest roczne, a dług, który mamy, to jest skumulowany dług na ten moment, który będziemy musieli spłacać przez 10, 20, 30, 40 lat. To jest trochę tak, jak, nie wiem, byś wzięła kredyt mieszkaniowy i musisz go spłacać przez 30 lat, no. a i, była, I Twoje zadłużenie na kredycie mieszkaniowym byłoby w stosunku do Twoich rocznych zarobków. Mm -hmm. No to ona wtedy byłoby piramidalnie no ro, no duże. No rozumiem, rozumiem ale... że, te, że właśnie dlatego, między innymi, to jak czytamy w tekstach do, dotyczących budżetów i długów, to jakie jak to są procenty, to to mówi większości społeczeństwa tyle, co nic. Tak. I dlaczego tak jest? I dlaczego właśnie tak się skupiamy na tych procentach, co one znaczą i co, czy faktycznie pozwalają nam lepiej zrozumieć stan finansów publicznych, no to to temu poświęcimy dalszą część naszego programu, tak, ale najpierw... Bo, bo, bo ciągle przenosimy was do dalszej części, tak, bo najpierw porozmawiamy w ogóle o tym, na co ten rząd wydał, na co te miliardy poszły, na co po prostu tutaj Tuskie popchnął. Po pierwsze na to, co wydawał PiS, na to samo, no bo wiadomo, że dalej trzeba państwu utrzymywać dokładnie tak samo, ale zostało nam... Żadnych cięć nie będzie. Tak, tak żadnych cięć nie będzie. obietnica Donalda Tuska przed zeszłorocznymi wyborami. Więc zostały nam 13 14 emerytury, zostało 800+, plus, na to są zabezpieczone, na środki w budżecie. Ten budżet na 2025 rok obejmuje też spłatę ponad 60 miliardów złotych zobowiązań z funduszy poprzedniej władzy, bo były takie fundusze, zapis na przykład taki fundusz covidowy, do którego kierowano pieniądze i który, na które wydawano na najróżniejsze rzeczy już niezwiązane zupełnie z COVID-em, no ale to pozwalało jakby zrobić taką na poziomie krajowym, bo Eurostat już się na to nie nabierał, taką kreatywną księgowość, że tutaj z budżetu idzie mniej, że mamy mniejszy deficyt, bo to na różne Rzeczy z funduszy różnych celowych, tak jak covidowych, idą pieniądze. No w tym momencie tutaj rząd chce to spłacić i, i przenieść wszystko do budżetu. No a poza tym co? Poza tym mamy w tym nowym budżecie waloryzację rent i emerytur. To jest 24 miliardy złotych. Babciowe, wprowadzone przez nowy rząd. Rentę wdowią, o którą zabiegała lewica. E, wzrost wynagrodzeń dla pracowników budżetówki. To już są mniejsze kwoty. To nie kosztuje aż tak dużo. E, urlop dla przedsiębiorców też swoje kosztuje. No a dla Andrzeja Domańskiego i dla Donalda Tuska kluczowe są dwa duże wzrosty wydatków, czyli to, co puściliśmy wam na na początku. Obronność w tym momencie będziemy na to wydawać 4,7% PKB. I ochrona zdrowia 6,5% PKB, czyli w porównaniu do państw europejskich bardzo niedużo, ale wciąż to jest wzrost o około 30 miliardów złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Tak, i to oczywiście też metodologia liczenia tego liczby to jest 6,5%. Tak, tak. tak. To to jest w ze, to, ze stron tysiąc, rządowych Ze rządowych, tak, no to to jest tak naprawdę w porównaniu do PKB sprzed dwóch lat, więc tak naprawdę jeśli byśmy spojrzeli na wydatki do PKB w przyszłorocznych no to to jest bliżej nie wiem 5,5%, to jest tak jak powiedziałeś wciąż jeden z najniższych e, wyników w Europie e, i tutaj e, wokół e, jedna rzecz, której w budżecie na razie nie ma, e, a która teraz budzi ogromny Pogadamy poruszenia teraz już od paru miesięcy, chociaż teraz taką krucjatę już codzienną, intensywną prowadzi w tej sprawie Ryszard Petru. Jest coś, co jeszcze bardziej powiększyłoby dziurę budżetową, to znaczy zmniejszenie składek zdrowotnych. To przejdźmy szybko przez tę sagę marzec tego roku wychodzi minister Domański i ministra Leszczyna i mówią, obniżymy przedsiębiorcom składkę zdrowotną. No ale powstaje pytanie, dlaczego przedsiębiorcom tak, a pracownikom nie? I na to pytanie postanowi odpowiedzieć Ryszard Petru z Polski 2050, proponując obniżkę składki zdrowotnej i dla przedsiębiorców, i dla pracowników. Trzy ryczałtowe stawki, tam 300, 525 i 700 zł, bez takiego... Właśnie bez jakichś limitów, jeżeli chodzi o wysokość zarobków, że w którymś momencie to, to, to 700 zł przestaje obowiązywać, nie przestaje właśnie. Czy się zarabia, nie wiem, milion, jeśli się zarabia milion złotych miesięcznie, to dalej płaci się 700 złotych składki zdrowotnej. Dla ogromnej grupy pracowników z kolei, osób zarabiających, nie wiem, mniej więcej średnią krajową czy, czy niewiele więc, mniej. To by oznaczało, że ich składka obniży się tak naprawdę tylko o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. I w tym uzasadnieniu projektu Petru to w ogóle były jakieś rzeczy kuriozalne. E, nie wiem, Petru pisał, że te skutki społeczne proponowanych zmian będą pozytywne, ponieważ e, ludzie będą mieli więcej pieniędzy i to wpłynie na poprawę ich sytuacji zdrowotnej, więc obniży koszty udzielanych świadczeń. I ja nie wiem, jakim cudem miałoby mi poprawić sytuację zdrowotną i, i sprawić, że będę mniej potrzebowała NFZ-u. Fakt, że będę miała. Co, 50 zł więcej w portfelu w każdy miesiąc. Na co ja to wydam? Przepraszam, co ja za to kupię? W... Waciki? Nie no, no ale filiera. przepraszam, no, no je, tak. jedną jogę i paletki do ping-ponga, nie? No, swoje joga y jak Jedno. najbardziej zdrowa, No tak. No, generalnie Petru policzył, że te jego cięcia będą kosztować państwo około 15 miliardów złotych. Później usiadł do tego Ministerstwo Finansów i policzyło, że nasz ekonomista Ryszard Petru trochę się pomylił, bo to będzie kosztowało budżet 69 miliardów złotych. Drobna pomyłka. Tak. Ministra Leszczyna mówiła, że to jest w ogóle jakiś projekt szalony, że, że nie można teraz zabierać NFZ-owi, bo i tak, jest ogromne, i tak są ogromne braki. No i Ryszard Petru wprowadził autopoprawkę do tej swojej propozycji. Zaproponował zamiast takich y, kwot... Y, ustalonych na konkretną liczbę złotówek. E... No właśnie, bo to też za zauważmy, że w momencie, w którym ustawiamy coś na konkretną liczbę złotówek, to znaczy, że to się nie waloryzuje z roku tak. na rok, tak jak na przykład właśnie um, program 500+, który przez wiele lat nie był um, waloryzowany jego wartość spadała. No to tutaj, jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że mielibyśmy po prostu potem co roku negocjować, um, ile mają wynosić te stawki ryczałtowe i jak wielkie emocje wzbudza ta, ta dyskusja, no to jest to takie rozwiązanie, w którym właśnie ich realna wartość, tych 700 złotych za 4, 5, 6 lat byłaby dużo, dużo niższa. Tak i co roku mielibyśmy taką dyskusję, czy co parę lat i ja sobie nie wyobrażam na przykład lepszej pożywki dla Konfederacji i Prywatyzacji Służby Zdrowia. I już widzę po prostu, ja, ja już to sobie wyobrażam, ja już sobie wyobrażam słowo Mira Mencena, który wychodzi i mówi, co roku jest wielka debata a propos tego, czy mamy płacić 300 czy 400 złotych, my to wreszcie, usuniemy ten NFZ czy coś. Dokładnie. No ale Petru poprawił się na to, że to miałoby być trzy ryczałtowe kwoty w wysokości stanowiącej tam odpowiednio 4, 7 albo 9,4% obliczonej z pewnej bazy, to wciąż byłyby dla budżetu państwa, dla budżetu NFZ, przepraszam, koszty rzędu 25-30 miliardów złotych. No tak, i tutaj wracamy do e, pierwszego cytatu z początku Ryszarda Petru, to znaczy, że tutaj już mniej, nie ma przestrzeni na dalszy populizm mniej prezentów. No to brzmi jednak jak prezent dla, e, dla, e, dla podatników czy dla osób opłacających składkę. E, natomiast Ryszard Petru też w, w postaci w debacie dnia powiedział coś takiego: Ochrona zdrowia nie może być finansowana wyłącznie ze składek, bo składka musiałaby bardzo drastycznie wzrosnąć w przyszłości. I to jest. Prawda, to znaczy, z budżetu państwa dopłacamy rok w rok do, do budżetu NFZ, ponieważ same składki tego nie pokrywają i ta różnica się będzie zwiększać z roku na rok. Natomiast tutaj taki sekret dla, dla Ryszarda Petru: jeśli będziemy to płacić z budżetu, to w takim razie będziemy to opłacać z podatków, które również są pobierane od przedsiębiorców, od pracowników, od wszystkich, więc tutaj leży taki fundamentalny problem z tym, że e, mówiąc składka zdrowotna, jakby nie traktujemy tego jako podatek, nie, nie, nie traktujemy to jako coś osobnego. Z punktu widzenia nie wiem, działalności NFZ-u to czy te pieniądze będą przechodziły z siatki, która się nazywa budżet, czy ze składki który, z siatki, która się nazywa składka zdrowotna, nie ma żadnego żadnego znaczenia. Tak? Chodzi o to, żeby ochrona zdrowia była finansowana na odpowiednim poziomie i to nie jest tak, że jak Ryszard Petru powie, no przecież nie możemy tego spłacić ze składek, bo składki pójdą w, za bardzo w górę. Więc płacimy to z budżetu, bo w takim razie podatki nie będą musiały iść w górę z jakiś absurd. No i tu wchodzi kontrpropozycja. Tak, ale zanim o tej kontrpropozycji, to jeszcze Petru zaproponował w tej pierwszej ustawie skąd wziąć pieniądze do budżetu, jak tutaj się wzbogacić, żeby ta składka mogła zostać obniżona. I to są takie pomysły, które są jakby tak leniwe. Petru zaproponował, żeby zoptymalizować zatrudnienie w administracji publicznej, czyli po prostu pozwalniać ludzi i zrobić za to automatyzację i digitalizację. Jakby najprostsza rzecz, którą można napisać, papier przyjmie wszystko, trochę trudniej zrobić. I zaproponował też uwaga, optymalizację wykorzystania nieruchomości publicznych w skrócie, żeby państwo posprzedawało nieruchomości, które ma. I zapewniło sobie tym sposobem jednorazowe przychody w rzędu 2 miliardów złotych, co z pewnością po prostu nam załata dziurę w budżecie NFZ. Gratulacje, wow! No, ale kontropropozycja kontr wyszła od Lewicy, konkretnie od wiceministra zdrowia Wojciecha Koniecznego, który zaproponował, żeby składkę zastąpić 9% podatkiem od zdrowia, który płaciliby i podatnicy PIT, i podatnicy CIT. Dla pracowników i wielu przedsiębiorców to by nic nie zmieniło, bo obecna składka zdrowotna też wynosi 9%. Osoby na podatku ryczałtowym i liniowym z kolei płaciłyby po prostu 9% od tego, co zarobią, jakie mają dochody w danym miesiącu czy roku. Czyli ci, którzy zarabiają mało, odprowadziliby niską składkę albo w ogóle, a, a ci, jeżeli są na przykład nie wiem, na minusie, a ci, którzy zarabiają bardzo dużo, no oczywiście relatywnie wyższą. Tak, i to jest w ogóle bardzo, znaczy to jest absolutnie rozwiązanie, do którego powinniśmy dążyć. To znaczy po prostu zmiana składki zdrowotnej w coś, no, co de facto działa jak podatek, tak? Jest po prostu e, procentowe. Tutaj w tym wypadku w propozycji Lewicy jest też no, podatkiem liniowym e, zdrowotnym, daninom po prostu, która wynosi tyle samo procent dla e, wszystkich, ponieważ jednym z też z takich częstych powodów nie wiem, frustracji czy, czy, czy złości na składkę zdrowotną wśród osób, które jednocześnie są etatowcami i prowadzą jakąś działalność, jest to, że muszą płacić składkę dwa razy. Mm -hmm. I to jest takie, przecież ja już płacę sumowe o pracę, dlaczego jeszcze jako przedsiębiorczyni muszę płacić właśnie tą nie wiem, ryczałtową czy, czy stałą, mm -hmm. stałą opłatę? No w momencie, w którym to byłoby po prostu 9% do wszystkich dochodów, no to to jest trochę tak, jakbyśmy mówili, że dlaczego ja już, już płacę podatek dochodowy od mojej Umowy o pracy. dlaczego jeszcze muszę płacić podatek dochodowy od moich innych dochodów? No bo nazywa się podatek dochodowy i w tym momencie e, podatek dochodowy dla zdrowia działałby tak samo. Nie byłoby już problemu podwójnego oskładkowania, który, który budzi tyle, tyle kontrowersji. Nie jest to ostatni raz, kiedy w dzisiejszym odcinku kwestia słów i tego, jak co brzmi, będzie ważna. Tak, no, natomiast już jak rozumiem, Ryszard Petru, który chce obniżać składkę zdrowotną e, tak znacząco, raczej nie robi tego dlatego, żeby powiedzieć i zamiast tej składki zdrowotnej, to teraz wam dodamy wyższe podatki, bo no, to jest dosyć oczywiste, że, że nie do tego dąży. No i tu pojawia się pytanie, do czego Ryszard Petru dąży i to jakoś tam nam otwiera e, naszą dalszą dyskusję, no bo albo do dalszego zadłużenia. Tak, mm. O którym właśnie tutaj jesteśmy pod kulek. no właśnie, właśnie. Albo, albo do cięć budżetowych, które jak widzimy są raczej. Jego propozycje są dosyć. No, spuść na nie zasłonę milczenia. No, bo no to ja, jest ja taki bym takie naj, 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 najweselsze podałam. To powiem no tak szczerze, że, one, że tak wybrałam. Te, ale, ale one, zawsze takie, one zawsze takie są, tak? Nikt nie mówi tutaj, skoro mamy dziurę rzędu 30 miliardów złotych, opodatkujmy najbogatszych. Rzadko to słychać tak, z tylko ust. tylko zoptymalizujmy administrację. No, fajnie. Zwolnijmy urzędników. Tak. Albo no, chodzi o to, żeby jednak tą publiczną ochronę zdrowia, po prostu tak jak powiedziałaś, w wypadku Konfederacji, ale to też jest taki ukryty cel Ryszarda Petru, zagłodzić i, i, i ją tylnymi drzwiami sprywatyzować. No ale dobrze. To jest temat na osobną dyskusję. No temat właśnie ją odbyliśmy. To jest, to jest odbyliśmy ją, zadrużenie. właśnie miłość. Tyle czasu po prostu chcieliśmy porozmawiać poważnie o tej składce zdrowotnej. Udało się w tym Udało odcinku. Się. Dziękujemy. Spełniliśmy swoje marzenie. Zamykamy ten Dziękujemy temat. Dziękujemy Ryszardowi Petru. E, wracamy do zadłużenia. Wracamy do tej ogromnej dziury budżetowej. Już wiemy, z czego ona się e, bierze. No i e, w pytanie, które zadajemy sobie wszyscy, albo które. No tak, może nie, nie wszyscy ekonomiści, ale które po prostu dominuje w nagłówkach e, i w sercach Polaków, e, to czy jest się czym martwić, czy powinniśmy być przerażeni, czy idziemy w stronę jakiegoś kryzysu finansów publicznych, czy może już jesteśmy w, w jakiejś sytuacji kryzysu finansów publicznych, czy grozi nam tak to po prostu często e, straszone bankructwo, czy będziemy drugą Grecją. Ja bym chciała Ci zabrać teraz podróż sentymentalną i Was wszystkich i wszystkie. Jest rok, nie wiem, 2011-2012, przyjeżdżam na studia do Warszawy i mijam codziennie jeżdżąc tramwajem na uczelnię licznik długu na rondzie Dmowskiego. Taki wielki telebim i na tym po prostu cyferki, które w czasie rzeczywistym się kręcą i pokazują jak bardzo Polska jest zadłużona i pokazują też ile to jest długu na głowę Polaka. Wyglądało to absolutnie przerażające, wyglądało to tak jak jakby skojarzenie jest takie, jak się na to patrzy, że po prostu każdy Polak ma jakiś taki dług, kil, kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie wiem, dwadzieścia czy coś wtedy było, który ktoś będzie musiał spłacić. Nie wiem, ja, moje przyszłe dziecko, nie wiem, coś takiego, że, że to, to, to straszne jest, że mamy taki dług. Pewnego dnia przyjdzie przedstawiciel jakiejś tak. niezidentyfikowanej międzynarodowej finansjery Totalnie. i powie, Pani Marto, 40 tysięcy złotych. Tak, zł. i przyjdzie taki bankier po prostu w cylindrze do mnie, a ja jak po prostu w naszej szkapie, w, takiej, w, takiej, w takim domku z piątku gdzieś odziana w dobra, nieważne. W 2017 roku ten dług publiczny przekroczył bilion złotych, czyli 26 koła na mieszkańca, i wtedy Laszek Balcerowicz szybko po prostu zorganizował błyskawicznie konferencję prasową i powiedział, że Cytuję: Każdy dzień, kiedy dług publiczny nadal rośnie, jest niedobry dla kraju, w tym wypadku niedobry dla Polski. Czyli mamy takie założenie, że deficyt i dług y, są po prostu złe. No przynajmniej jak rosną, ale niektórzy uważają też, że one są po prostu złe, nawet jak nie rosną, tylko po prostu istnieją. Pamiętam taki tekst Witolda Gadomskiego w Gazecie Wyborczej zatytułowany Dlaczego lewica lubi dług i inflację? Lid tego tekstu głosił, że lewicowi ekonomiści i publicyści ulegają dyskretnemu urokowi długu inflacji. Właściwie dlaczego? Co w tych nieprzyjemnych zjawiskach jest lewicowego? Czyli dług jako taki jest w tej historii zjawiskiem nieprzyjemnym. Yy, I ja się zastanawiam po prostu, to, to jest Witold Gadomski pokazał tutaj, że on w ogóle jakby nie rozumie, że dług publiczny jego istnienie jest wpisane w kapitalizm jako taki. Że dług publiczny, obligacje, które są esencją istnienia długu publicznego, które kupują, nie wiem, firmy, kupują obywatele, to jest absolutnie instrument finansowy umiłowany przez rynki, ponieważ jest bardzo bezpieczną bazą wszelkich inwestycji. Gdyby nie było długu publicznego, gdyby nie było obligacji, to nie mogłoby istnieć na przykład w swojej obecnej, znanej nam formie Banki, ponieważ banki trzymają sobie pewne rezerwy, pewne aktywa, również no, zmuszają je do tego regulacje. Ludzie ufają bankom właśnie dlatego, że one mają jakieś pieniądze gdzieś ulokowane yy, i banki najchętnie, bardzo chętnie lokują po prostu pieniądze w obligacjach, ponieważ to jest bardzo, bardzo bezpieczne, pewne źródło. Więc ja nie wiem, jeżeli ktoś tak kocha kapitalizm, to dlaczego? Yy, co, to dlaczego wyobrażasz sobie ten kapitalizm bez, bez obligacji i, i banków, które kupują papiery dłużne? Nie wiem. Ja to jest poza moim rozumieniem. Ja najwyraźniej nie wiem. Jestem tą jakąś publicystką, która uległa dyskretnemu urokowi tegoż. Tak, bez. Y bez obligacji, bez, bez zdolności państwa czy właśnie władz centralnych do, do zadłużania się, nie byłoby też Stanów Zjednoczonych w, jako międzynarodowej potęgi w tej formie, w, którą stan, w której Stany Zjednoczone znamy. Dla wielbicieli muzykali, albo takich właśnie okazjonalnych, jak, okazjonalnych wielbicieli musicali, no to o, o tym w dużej mierze jest, jest musical słynny amerykański, legendarny Hamilton, o, o właśnie Aleksandrze Hamiltonie, o jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który był sekretarzem skarbu i właśnie całą jego misją było stworzenie dla tego nowo rodzącego się państwa no, form finansowania, które pozwolą temu państwu na, na efektywne działanie, na, na prowadzenie administracji, na, na rozwój, na promocję handlu itd. I tak Więc tak, no, sam w sobie. Emisja długu, dług publiczny jest czymś, tak jak powiedziałaś, absolutnie fundamentalnym dla, dla dzisiejszego kapitalizmu, też dla istnienia rynków finansowych. Tak jak wspomniałaś, nie, rynki finansowe absolutnie nie mogłyby istnieć bez, bez długu publicznego. Czyli nie jest to zjawisko nieprzyjemne, jest to zjawisko no, konieczne w systemie, w którym żyjemy. Tak, dokładnie. Też ten wracając jeszcze tylko na chwilę do tego liczniku długu, A. że on cały czas rośnie i że to jest takie... Tak jest jak bomba, która tyka, tak, nie? Która tak, Tyka i to po prostu tak tworzy takie poczucie stresu, bo co patrzysz, to tam się kręcą te liczby i jest coraz gorzej. No znowu one są to są wartości po prostu złotówkowe, bez odniesienia do, do PKB, bez, bez jakiejkolwiek korekty inflacyjnej, więc one zawsze będą rosły. Nawet gdyby nasze zadłużenie z roku na rok w stosunku do PKB, czyli tak jak się e, dług publiczny podaje, spadało, no to nie spadałaby ta, e, ta, ta, te liczby, które się tam kręcą na tym budziku, więc, więc to też jest bardzo, bardzo mylące, bo to poza wszystkim, niezależnie od tego, co uważamy o długu, nic nam nie mówi o stanie finansów publicznych, bo nawet nie mówi nam o tym, czy nasze zadłużenie w stosunku do PKB rośnie, czy spada. No ale, ale tak, więc mamy taki obóz bardzo w Polsce, bardzo, bardzo wpływowych. Ekspertów ekonomicznych i Ekonomia, jak i wiemy, to, to, astro, to astrologia dla, dla mężczyzn. chłopców. Tak. tak. Ekonomistów i publicystów właśnie nie lewicowych, tylko, tylko liberalnych, dla których sam, sam w sobie dług i deficyt są po prostu absolutnie czymś złym. Są też ekonomiści czy eksperci, którzy mają bardziej zniuansowaną wizję tego, no, ale też mają. Poważne obawy co do tego, czy możemy się zadłużać w nieskończoność, albo czy powinniśmy się tak właśnie zapożyczać jak teraz. I, e, I wydaje mi się, że właśnie z tymi dwiema że to są dwie dominujące narracje, którymi chcemy się teraz przyjrzeć. tak? Pierwsza narracja to jest po prostu nie można się zadłużać e, ten, ten taki motyw gospodarstwo domowe, tak? tak. Państwo jest jak gospodarstwo domowe, no, a drugi jest taki. Do jakiego poziomu możemy się zadłużać, kiedy powinniśmy się martwić? Czyli zacznijmy od tego myślenia o budżecie państwa jako budżecie domowym, że najlepszym ministrem finansów to by była twoja stara, bo od 20 lat po prostu zarządza domem tak, że nikomu na chleb nie brakuje. Otóż, a posłuchajmy w ogóle kawałka teraz, przy okazji tej dyskusji budżetowej, był w telewizji Michał Wawer, poseł Konfederacji z Ruchu Narodowego, który dokładnie w tę narrację poleciał. Niech nam po prostu, co my będziemy opowiadać, niech przemówi źródło. Redaktor, gdyby pan poseł miał znajomego, który nabrał tyle kredytów, że musi brać kolejne kredyty i chwilówki i pożyczki, żeby w ogóle je spłacić, a jeszcze do tego zaciąga sobie kolejną chwilówkę, żeby postawić sobie nowy telewizor w salonie, to by pan poseł popukał się w głowę i kazał mu po prostu przemyśleć swoje życie. A kiedy Donald Tusk z ministrem Domańskim robią dokładnie to samo, tylko na skalę budżetu polskiego, na skalę całego państwa, to to nagle jest świetna propozycja i to jest budżet siły i budowy. Tak? Czy teraz no i ja mam jednak wrażenie, że tak jak, że ani budżet państwa nie jest budżetem domowym, ani dług publiczny nie jest kredytem konsumenckim, który bierzemy sobie od banku, żeby kupić 30 metrów kwadratowych, za, za 30 lat będzie nasze, bo to jest takie myślenie, w tym myśleniu o budżecie domowym i budżecie państwa jako tym samym, że... że Państwo bierze pieniądze jakoś z zewnątrz. Nie? No, skąd się biorą pieniądze? Tutaj, z, z, jakby od tego pytania warto zacząć. Jeżeli państwo emituje własną walutę, to ono ma własne pieniądze. To jest mit, że państwo nie ma własnych pieniędzy, tylko je bierze po prostu od podatników. I jak podatnicy nie zapłacą, to o kurde, kieszenie puste, uuu, bankrutujemy od razu. No to tak nie działa. Państwo, które jest emitentem waluty wypuszcza po prostu tę walutę do gospodarki, tak można na to spojrzeć i potem decyduje ile tych pieniędzy do niej wróci w jakiej formie, od kogo, jakie stawki podatkowe, jakie składki i tak dalej. Więc no w ten sposób można na to również spojrzeć i jeżeli mamy deficyt, to nie oznacza to, że żyjemy ponad stan jak jakaś rozrzutna rodzina, która tutaj jedzie na drogie wakacje, choć Dziecko nie ma butów do szkoły. To jest takie spojrzenie też właśnie z jednym okiem otwartym, a drugim zamkniętym, bo, bo ludzie nie widzą, że jeżeli rząd ma na przykład, nie wiem, rząd ma 1000 zł, nie? I wypuszcza to na rynek, a do budżetu z powrotem z podatków i tak dalej zbiera 900. I Widzimy oho, tutaj nam w tabelce prawda brakuje 100 zł. No ale gdzie jest to 100 zł? Ono nikt go nie zjadł, nie zjadła go machina kapitalizmu, y, nie zjadł go jakiś bankier, który siedzi w piwnicy i po prostu je pieniądze. Te pieniądze jakoś funkcjonują w gospodarce. Pytanie zawsze jest, jak funkcjonują, u, ko u kogo trafiają, czy napędzają tę gospodarkę czy nie. No ale y, jest ta druga wizja, ta druga strona medalu czy monety. Te pieniądze gdzieś są. No tak, i tutaj pojawia się pierwsze istotne pytanie przy, przy zadłużeniu, bo e, zobaczymy, czy ta. E, spróbuję zrobić takiego Trumpa, będę tutaj łączył A, różne, różne rzeczy, dobrze, zobaczymy. No ale. Dobrze, dobrze. E, ja, bo ja tak mówię sobie trochę. Nie, no to tro... Ja się ze, ze wszystkim tutaj zasadniczo zgadzam. E, natomiast, no właśnie, pierwsze pytanie brzmi, u kogo się zadłużamy i, i w jakiej walucie? Bo tak jak powiedziałaś, de facto. Znaczy, de facto. To jest tautologia. Ta Nie da się zbankrutować w własnej walucie. Mm -hmm. Nie da się, bo jakby, tak jak mówisz, państwo jest emitentem tej waluty, więc tyle zobowiązań, ile, ile poweźmie, tyle sobie będzie mogło wydrukować. Oczywiście niezależność banku centralnego, co jest swoją drogą bardzo niedawnym wynalazkiem ostatnich 30 lat, jest dużo obwarowań, które mają pilnować nas przed tym scenariuszem, także że tutaj państwo bankrutuje, a bank centralny mówi no to Nie, no właśnie, że a, a. A. Tak, że w idealnym scenariuszu takim, że nie da się zbankrutować, no to bank centralny wtedy mówi, no dobra, to <grywka> drukarka mówi, pff. drukujemy pieniądze tak. na mikrofony. Tak, no ale w takiej właśnie wizji banku centralnego jako niezależnej instytucji, która ma właśnie pilnować stabilności finansów, no to teoretycznie bank centralny mógłby powiedzieć, a, nie wiem, NBP powiedział przez NBP, Polska bankrutuje? No radźcie sobie, ja tutaj. Ja <laughs> mam źle... ręce, trzeba się było. Źle się bawiliście, po prostu przeputaliście pieniądze na głupoty, teraz cierpicie. To jest oczywiście nie, nie, niemożliwe, to jest jakaś, jakaś fikcja, w której, w której można żyć. To znaczy, to jest bardzo ważne dla, nie wiem, inwestorów, dla rynków finansowych, właśnie pokazanie, że bank centralny nie jest w całości sterowany przez rząd, że jednak właśnie pilnuje stabilności złotego, a nie, że będzie drugi. Po prostu pieniądze na wydatki socjalne przed wyborami w ramach kampanii i tak dalej, no bo, bo to wtedy działałoby, powiedzmy, wbrew, wbrew właśnie stabilności złotówki. No ale wszyscy mhm. uczestnicy rynku finansowego mają świadomość, że jak pożyczają od państwa w walucie tego państwa, to dostaną te pieniądze w tej walucie. Czy one będą, ile one będą ważne, to jest kwestia inflacji i tak dalej, ale nie da się zbankrutować we własnej walucie. Mhm. Da się zbankrutować, jeśli się pożycza w. Innej walucie niż tam, którą się emituje. Jeśli ma się dług w dolarach, a nie emituje się dolarów, to w którymś momencie można faktycznie nie mieć zdolności spłacania tych zobowiązań dolarowych, i wtedy albo się negocjuje z yy, wierzycielami, albo im się mówi, nie zapłacę i wtedy, no cóż, wtedy nie można za bardzo pożyczać na rynkach finansowych przez parę lat, no bo wierzyciele nie są zbyt chętni, żeby znowu pożyczać temu rządowi, temu państwu, który przed chwilą im powiedział, no słuchajcie, ja wam nie zapłacę, radźcie sobie. Choćby was tym różnie, Mam przykład Islandii, wczoraj przygotowywaliśmy się do odcinka, Islandia nam wjechała. Tak, no Islandia powiedziała w 2008 albo 2009 roku, po wielkim kryzysie finansowym, że ona nie jest w stanie uszanować, czy, czy, czy spełnić swoich zobowiązań powziętych u, u międzynarodowych dawców i po prostu ich nie spłacić. No i faktycznie Islandia była wyeliminowana, znaczy tak po prostu przez parę, bodajże, dwa albo trzy lata rynki finansowe nie chciały udzielać pożyczek Islandii jako właśnie taka kara dla Islandii za, za no, małą wiarygodność, e, a potem Islandia w związku z tym w tym czasie prowadziła politykę zbilansowanego budżetu, nie, nie miała deficytów budżetowych, no i po paru latach rynki finansowe znów były chętne, żeby, żeby islandzki dług Skupywać. Um, no ale ta, 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 ta różnica jest, jest jakoś tam e, fundamentalna, że faktycznie zadłużenie w obcej walucie może być czymś, co spro, sprawia, jeśli, jeśli po prostu polegamy na tym, że musimy pożyczać w obcej walucie, albo w walucie nie o której nie kontrolujemy, tak, której nie hmm. jesteśmy emitentem, bo to jest ważne na przykład w kontekście krajów euro. No to tak. jest obca waluta, Grecja się zapożycza w euro. Ale nie, nie ma, to nie bank centralny Grecji emituje euro. Tak, nie ma dowodów. Nie ma Musi bogadać z Niemcami, jak wszyscy pamiętamy. Dokładnie. E, mhm. Więc e, już ten, ten fakt sam w sobie powoduje, tak jak powiedziałaś, że to nie jest budżet domowy i, i, i budżet czy, czy finanse to, to publiczne. Jest, jakby każda matka miała w tak. domu po prostu taką drukareczkę, nie? Tak, dokładnie. Poproszę 500 zł na nowe e, sneakersy. <laughs> Ale też, e, no... Te właśnie sposób, w jaki podajemy, nie wiem, deficyt, w jaki obliczamy właśnie wydatki budżetowe, wpływy, e, też no, nie jest takim, jak, jakiego byśmy używali w myśleniu o naszych finansach domowych. To znaczy, jeśli, e, nie wiem, w danym roku, jeśli kupimy samochód w danym roku, e, bo przykład, albo inaczej, jeśli oszczędzaliśmy przez wiele lat na dom mhm. i potem jakby kupujemy ten dom, no a to, e, a i on jest droższy niż nasze, nasze wpływy wpływy budżetowe nasze zarobki w danym roku, no to wyszłoby, że mamy ogromny deficyt budżetowy tak w, w, w danym roku, no ale w zamian za ten dom dostaliśmy dom, który ma jakąś tam wartość, więc to jest tak. zasób, w sensie e, w budżecie Maj, państwa... Majątek nasz wzrósł. Tak, w budżecie państwa e, nie ma, jakby nie patrzymy, czy majątek państwa wzrósł mm -hmm. w ten sposób, czy na przykład właśnie e, i, nie ma w ogóle... Mm, żadnej dyskusji na temat tak, czegoś, co, co gdybyśmy porównywali nie wiem, do, do normalnych e, decyzji finansowych, firm na przykład, bo to jest inny mit, to że państwo finansuje jak firma, to nawet gdybyśmy weszli w tą logikę, mm. no to jak firma podejmuje decyzje inwestycyjne, tak. to nie w kontekście tego, czy Kupimy... to, co wpłynie w tym roku się zbalansuje z tym, co, co wydaliśmy w tym roku. Tak, firma, Tylko... firma nie myśli tak, że nie mamy pieniędzy w tym roku, o kurczę, gotówki nie mamy, to sprzedamy fabrykę i będzie super. D Dokładnie. Firma działa w taki sposób, że rozważając, czy jakąś inwestycję podjąć czy nie, patrzy na to, czy w przyszłości, jeśli spojrzymy po prostu na długą ramę czasową, czy ta inwestycja się zwróci, czy nie, jaki jest zwrot tej inwestycji? No, w, jeśli patrzymy na, na deficyt, no to w żaden sposób takie, takie, taka logika tam nie istnieje, no bo na przykład jeśli teraz wydamy na ochronę zdrowia i na edukację więcej, no to nawet w takim stricte gospodarczym rozumieniu, nie wiem, PKB, jeśli to sprawi, że generalnie Polacy będą zdrowsi i lepiej wykształceni, to to jest inwestycja, która się w PKB zdecydowanie zwróci. A w kalkulacjach budżetowych z tego roku tego nie zobaczymy. Jeśli wydamy na drogi, na infrastrukturę, na... na nie wiem. No. To szybciej będą mknęły tiry, które nam wiozą bułki wędliny. No, no tak, to znaczy jeśli zainwestujemy w infrastrukturę, no to to też jest inwestycja, która się zwróci albo nie zwróci, ale na przykład w CPK, no wszystko wskazuje na to, żeby się zwróciła z nawiązką. Um, oczywiście bardziej tutaj większe wątpliwości wzbudzają wydatki socjalne, ale tu też znowu kwestia tego, na przykład jeśli sprawiamy, że ile... To, to jest, Ucieknę na chwilę z Polski i pojadę do, do Ameryki. Kamala mhm. Harris była ostatnio pytana przez dziennikarzy, jakie jej propozycje dotyczące właśnie em, obniżek czy ulg podatkowych dla, dla rodzin z dziećmi, które zdecydowanie zmniejszą ubóstwo dzieci, w jaki sposób ona chce za to zapłacić? Z czego weźmie na to pieniądze? Mhm. I ona powiedziała. To też jest słynne pytanie, no. Tak, i ona mhm. powiedziała. To są inwestycje, które się zwrócą. To jest jakby taka inwestycja ma pozytywny, więc ja się nie muszę zastanawiać z czego to zapłacę, bo w perspektywie czasowej to jest dodatni wpływ do budżetu. Nawet jeśli w tej chwili to będą, to, to się okaże jako deficyt, tak, bo nagle po prostu będzie mniejszy wpływ podatkowy, na, a, a niekoniecznie wszystkie te pieniądze wrócą do budżetu w podatkach. Natomiast w drugiej perspektywie to, że tyle dzieci wyjdzie z ubóstwa, że będzie mogło się skupić na nauce, że będzie miało lepsze warunki życia, e, przełoży się na wzrost gospodarczy, na, nie wiem, na nie tylko wzrost gospodarczy, ale ogólny dobrostan społeczeństwa, więc ona właśnie zamiast wchodzić w dyskusję, komu której się nie da wygrać, komu zabierzemy, tak. powiedziała po prostu, to jest inwestycja, która się zwróci, więc nie musimy zastanawiać się, jak za to zapłacimy. No bo znowu, państwo. No, państwo to nie jest startup, no, który upadnie ci po dwóch tak, latach. No z czego zapłacimy z obligacji? Myślimy tak? w stuleciach. Zapłacimy, zapłacimy z obligacji. Inna kluczowa sprawa, właśnie z tego, jeśli się zadłużamy we własnej walucie i dodatkowo wśród własnych obywateli, no to niekoniecznie musi być jedno i to samo, tak. ale w wypadku Polski jest trochę bardziej niż w wypadku wiem, Stanów Zjednoczonych, tak? Mhm. W wypadku Polski jednak, jednak w dużej mierze za, za, zadłużamy się u naszych obywateli, to to właśnie nie jest tak, że ty będziesz to musiała spłacić, bo właśnie. to tobie jest po, Polska winna. Każdy, kto ma obligacje tak. jest właśnie tą osobą, która nie jest tak, że właśnie będzie musiała spłacać. No I też nawet, nie wiem, jeśli my mamy pieniądze w funduszach emerytalnych, to te fundusze emerytalne mają obligacje. To myśmy pożyczyli państwu. Tak, i w związku z tym to nie jest ten dług publiczny, który Balcerowicz nam wmawia, że jest naszym zadłużeniem, on jest naszym, on właśnie jest naszym zadłużeniem państwa, państwa wobec państwa. nas, zobowiązań wobec nas, to znaczy, że jest naszą nadwyżką, to jest nadwyżka, której my jako społeczeństwo w całości nie wydaliśmy, tylko pożyczyliśmy państwu na to, żeby państwo mogło finansować drogi, e, szkoły i, i inne wydatki, które, no, y, które, o których zdecydował Sejm, który składa się z naszych reprezentantów demokratycznie wybranych. Więc w, jeśli już szukać tej analogii rodzinnej, to jest trochę tak, jakby to były transakcje wewnątrz rodziny, mm -hmm. która się suma suma tak na końcu nie będzie rozliczać. Tak? Rodzice ci pożyczą pieniądze, ty może je oddasz, może ich nie oddasz. Ty może zakupisz auto, który mi je... będziesz woził. Tak, ale My... jeśli nawet tym rodzicom te pieniądze oddasz, to potem je odziedziczysz, tak. że relacja w momencie, w którym zadłużamy się u swoich obywateli jest, jest zupełnie inna. No Japonia jest najlepszym takim przykładem. To jest kraj, w którym zadłużenie, czy dług publiczny do PKB wynosi bodajże 240% PKB, ale z tego 220% jest w posiadaniu Japończyków, więc oni są sami sobie Winni, ten dług jest mm -hmm. rolowany, To ma swoje negatywne konsekwencje dla gospodarki, nie mówię, że nie, ale. Można funkcjonować, jak widać, tak jak Japonia, z tak potężnym długiem. Nie stała się nagle Japonia drugą Grecją czy drugą Argentyną, bo ma 240% długu. Tak, no i tutaj to nie jest odcinek o, o, o arkanach japońskiej ekonomii. A więc mógłby, gdybyśmy tylko chcieli. Może, może, może będzie, natomiast w tym stricte pytaniu o bankructwo, czy o jakąś właśnie katastrofę gospodarczą, no to Japonia jest Przykładem, że w momencie, w którym zapożyczamy się u siebie we własnej walucie, no to, to nawet ogromnie, ogromnie wysoki poziom długu nie jest wyrokiem śmierci czy wyrokiem bankructwa. No a tutaj nie, nie chodzi też o to, że Polska jakoś. Yy, Aspiruje do tego, żeby się zbliżyć do poziomów japońskich, bo. Bo, bo nie ma sensu też. Nie, no nie ma jakby... sensu, że w ogóle nie jesteśmy, jakby nasz, nasze zadłużenie według Eurostatu to jest właśnie to 59,8%. Według naszych metod y, y, wewnętrznych no, wynosi około 50%, więc jakby, gdzie nam do, do Japonii? Tak, jeszcze przecież USA miał też największy w historii deficyt 120%, w, zaraz po II wojnie światowej. I jak pamiętamy na przykład w serialu Mad Men, to był czas, kiedy kształtowało się amerykańska klasa średnia, kiedy ludzie bogacili się absolutnie yy, i dzieci urodzone w tym czasie miały życie o wiele lepsze niż ich rodzice. Nie musieli yy, nic spłacać, żadnych mitycznych po prostu długów rosnących nam na liczniku. No dobra, ale właśnie zacząłeś mówić o tym, że o tych 60% procentach w tym momencie ten nasz dług publiczny jest pod dekiel 59,8%, bo my mamy w Konstytucji Polskiej wpisany limit długu publicznego na poziomie 60%. Dokładnie ten artykuł 216 głosi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji, finansowy, gwarancji poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3 piąte wartości rocznego PKB. I skąd to się wzięło w polskiej konstytucji? Wzięło się stąd, że w latach 90., na początku lat 90., w Unii Europejskiej podpisano traktat o Unii Europejskiej, który ustalił taki zestaw wskaźników makroekonomicznych, które mają w Unii obowiązywać, w tym właśnie ten deficyt, ten dług publiczny na poziomie 60%. Polska już wtedy myślała intensywnie, żeby do Unii wejść, więc kiedy kilka lat później pisaliśmy konstytucję, to już wpisaliśmy sobie sami sobie do tej konstytucji, że właśnie będzie tak, jak chce traktat w Maastricht. Tak, i to było bardzo istotne i, i, i prawdopodobnie znaczy myślę, że, że pozytywne ogólnie, no bo kiedy patrzymy na Polskę w latach 90. no to jest to kraj, który jest świeżo kapitalistyczny, który jest na dużo, dużo niższym poziomie rozwoju gospodarczego niż teraz. Denominacja. Denominacja, zaufanie rynków do Polski jest nieporównywalnie w ogóle jakby. Kosmicznie inne niż, niż w tej chwili. Jesteśmy państwem, na które rynki patrzą, jako to może, pójść, może się wykoleić, może pójść w dobrą stronę, ale oprocentowanie jakby polskich obligacji było dużo, dużo wyższe. Potrzebowaliśmy mocnych mechanizmów, które zapewnią rynki finansowe, międzynarodowe, korporacje międzynarodowe, ale też właśnie struktury unijne, Brukselę, że będziemy krajem, który będzie przestrzegał dyscypliny budżetowej, który będzie prowadził odpowiedzialną politykę makroekonomiczną. I pod tym względem, Właśnie wzięcie tych 60% z, z, z traktatów Maastricht, które właśnie miały obowiązywać e, kraje, kraje tworzone i wtedy będące w powijakach strefy euro, było właśnie takim jasnym sygnałem, że my tutaj traktujemy to poważnie. E, i, I super, ale po pierwsze, skąd się wzięły te kryteria w Maastricht, w sensie 60% długu i 3% rocznego deficytu? Generalnie znikąd. W sensie to nie jest, nie, 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 mhm. to były decyzje. Absolutnie arbitralne, wynikające trochę z tego, że patrzono na jaki jest poziom długu publicznego w różnych europejskich krajach i że w sumie to tak w miarę w okolicach 60 albo trochę niżej to dajmy 60, bo to brzmi odpowiedzialnie. A jeśli chodzi o 3%, o 3 deficytu, bo to też jest zapisane, że właśnie deficyt nie powinien przekroczyć 3%, to autor tego, francuski urzędnik, powiedział w wywiadzie dla Chyba Paris Match parę, parę lat temu, że to w ciągu godziny zdecydował. Tak to przeszła, to 3% mu się wydawało jako jakbyś jakimś takim znowu sensowną, po prostu regułą, e, taką... Dobra, 3% brzmi nie za dużo, nie za, nie za mało. Ja to uwielbiam, bo to jest wiesz. Oczywiście tego nie uwielbiam, ale uwielbiam to pod tym względem, że na każdym poziomie decyzyjności ludzie podejmują po prostu decyzje z głowy. My nie jesteśmy wcale takim mądrym gatunkiem, za bardzo. Tak, Niesamowite więc, to jest. więc te, te, te progi są całkowicie arbitralne i też wynikające właśnie z doświadczeń takich no, makroekonomicznych z lat 80., -tych, 70., -tych. tak się po prostu wydawało, że to, że to będzie git. One są kompletnie nie przystający do obecnej rzeczywistości. Mm -hmm. I polskie, znaczy, jak rozumiem, europejskiej i w ogóle. I polskie i europejskie. No bo to, że Grecja ma w tej chwili 165% długu publicznego do PKB, czy, czy że Włochy mają 140, to jakoś wszyscy mamy świadomość, że po kryzysie w strefie euro to, te kraje mają o, ogromnie wysoką. No ale spójrzmy na kraje, które mają reputację dużo bardziej odpowiedzialnych budżetowo. Austria 78% długu do, do PKB. Niemcy w tej chwili 65% po wielu latach spadającego długu. Był, był, Wyższy. Finlandia 74%. To nie są kraje, które uważamy za właśnie jakieś e, nieodpowiedzialne e, e, budżetowo. Tak, tak, tak tylko... że tutaj ludzie tylko siedzą, kawkę piją i się lenią po prostu. Więc e, wszystkie te kraje w związku z tym nie, nie, nie spełniają tych, tych kryteriów, e, w związku z czym powinny dążyć do tego, żeby dług spadał, no ale, ale wiemy już, że. że, że taki poziom zadłużenia nikomu nie grozi. Parę lat temu, 10 lat temu, już jestem bardzo stary, tak się właśnie do, 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 jakoś do mnie doszło. Spokojnie, e wspominałam studia, więc... Był taki bardzo, bardzo znany artykuł naukowy, wydawał się przełomowy, dwójki ekonomistów, Keneta Rogoffa i Carmen Reinhardt, amerykańskich, z bardzo przeciżowych uczelni, w którym oni zrobili taką meta-analizę. opracowanie dotyczące tego, powyżej jakiego poziomu zadłużenia, już nie mówimy o bankructwie, mm -hmm. tylko powyżej jakiego poziomu zadłużenia, to że musimy spłacać te długi, że właśnie spora część naszego budżetu idzie na obsługę, obsługę długów, wpływa to negatywnie na wzrost gospodarczy. Mm -hmm. Czyli e... po prostu chociaż troszeczkę nam psuje. Tak, że, że to już faktycznie wtedy ten poziom zadłużenia jest za wysoki. I oni wyszli, jakby wyszło im jak się okazało, nie wyszło, ale tak w tym artykule ogłosili, że to jest 90% za długu do PKB. Mhm. Czyli no po pierwsze dużo, dużo wyżej niż my jesteśmy. Po drugie okazało się, że całe ich wyniki, które naprawdę o, o, opłynęły cały świat i wszyscy je cytowali, były oparte na bardzo prostych i, i nie wiem, technicznych, czy nieznacznych błędach w ich Excelu, w ich po prostu e, prowadzeniu to, danych. To, to, to było, oni się pomylili tam. Oni się pomylili w Excelu. Tam okay. po prostu parę cyferek zostało źle wpisanych, coś tam przeskoczyło z jednego okienka do drugiego. Wszystkie te wyniki były o kant Aha. Stołu e, do, do, do wyrzucenia i nie mamy w tej chwili, tak naprawdę, żadnych badań, które by pokazywały, ile wynosi ten poziom długu do, do PKB, które jest bezpieczne. powyżej którego jest e, jest źle e, i, i pewnie tak naprawdę nie będziemy mieli, bo w dużej mierze to wynika właśnie z, z, to, z tego, o czym wspomnieliśmy, o, o strukturze zadłużenia, komu jesteśmy, komu jesteśmy winni, na co wydajemy te, te pieniądze, bo to znowu jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli wydajemy je e, Tutaj Keynes mówił coś takiego, co, co myślę, że jest bardzo istotne. E, Brytyjski ekonomista sprzed 100 lat. E, wszystko, na co, e, wszystko co, co możemy zrobić, wszystko, co jest możliwe, to... Możemy sobie na to pozwolić, stać nas na to. Everything we can do, we can afford. On nie miał na myśli, że w związku z tym tak maszyna do wydrukowania pieniędzy robi bzium i możemy wszystko po prostu kupować i, i, i dawać ludziom pieniądze za nic i w związku z tym to nie będzie miało żadnego wpływu negatywnego na gospodarkę. Mówił, że w momencie, w którym są inwestycje w naszej gospodarce, które by zwiększyły jej produktywność, a które w tej chwili, nie, nie wiem, których w tej chwili nie ma, bo nie ma na nie pieniędzy, to te pieniądze są, to znaczy państwo powinno zawsze, jeśli są nieużyty właśnie jak jakiś e, potencjał rozwoju, typu jesteśmy w stanie w tej chwili e, nie wiem, postawić o wiele, wiele więcej wiatraków w Polsce, czy paneli słonecznych, bo są dostępne na rynku i miałyby pozytywny wpływ na nasz rozwój gospodarczy, to Możemy to sfinansować. Musimy to wręcz sfinansować, bo to jest możliwe. No, gdybyśmy na przykład postanowili, że nie wiem, e, w tej chwili jest problem z, z mikroprocesorami, tak, no. jest niedobór mikroprocesorów. i Gdybyśmy stwierdzili, o to teraz Polska sobie kupi milion mikroprocesorów i byśmy zalali rynek pieniędzmi, no to mikroprocesorów się nie zrobi więcej dzięki temu, tylko tak. by ceny poszły w górę. Po prostu nie wszystkie zasoby są niezastąpione. Mamy tak. ograniczone zasoby jako Świat, nie wiem, wody pitnej, złóż różnych, czy, czy węgla, czy gazu, czy metali, i tego jakby nie, nie wyprodukujemy dodatkowo, ale nie zabraknie nam w takim bardzo szerokim sensie pieniędzy, które sami tworzymy, które są jakby konstruktem. A rządy, a jak, jak można w, zauważyć, Zawsze znajdują pieniądze na prowadzenie takiej polityki, którą chcą wprowadzić. W USA rządy jakoś nie mogą po prostu od dziesięcioleci znaleźć pieniędzy na opiekę zdrowotną, ale na wojnę zawsze znajdą. W Polsce okazało się, że kiedy PiS powiedział, że znajdzie pieniądze na 500+, plus, bo chciał to je znaleźć, ekonomiści po prostu po telewizjach załamywali ręce i krzyczeli, że tutaj Polska upadnie. Co? Pieniądze się znalazły. Teraz też znajdujemy pieniądze, żeby 4 Procent PKB przeznaczać na obronność. Gdzieś one są. I to, że mówi się dużo o dyscyplinie budżetowej w polityce, że są politycy, którzy tak brzmią o tym długu, brzmią o, o tym minusie w Excelu naszym budżetowym, to jest polityczne. To nie jest tak, że przychodzi ci. Polityk, ekonomista po prostu nie zburkany właśnie żadnym interesem tak, zakrzywieniem ideologicznym, tylko on chce to wykorzystać. To mówienie o dyscyplinie budżetowej do tego, żeby państwo nie przeznaczyło pieniędzy, na przykład na rzeczy, na które on nie chce, żeby pieniądze były przeznaczane, bo taka jest jakaś jego linia właśnie ideologiczna. To nie jest przypadek, że o dyscyplinie budżetowej o tym, kto za to zapłaci. Mówi się na przykład, kiedy mówimy, nie wiem, o, o podwyżkach dla budżetówki, o dofinansowaniu ochrony zdrowia, o rzeczach, które często dotyczyłyby poprawienia bytu wielu ludzi. Dlaczego państwo polskie nie ma pieniędzy, żeby wybudować mieszkania publiczne? No, Mogłabym mieć. Jakoś jakby szło euro i trzeba było był budować, budować drogi i stadiony, to mieliśmy pieniądze. W sensie pieniądze zawsze się znajdują, kiedy politycy tego chcą. To jest kwestia woli, a nie kwestia tego, że zaglądamy do portfela i tam pusto, budżet państwa to nie jest portfel, premier to nie jest nasz tata. Tak, na no doskonałym przykładem był COVID, tak. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że biorąc pod uwagę, że musimy zamknąć gospodarkę, przeprowadzić lockdown, my mówiąc świat, a jednocześnie nie możemy sprawić, że ludzie nie będą dostawali pieniędzy, tak? I po prostu wszyscy zostaną zwolnieni, bo to zabije naszą gospodarkę na wiele lat. To pieniądze się znalazły momentalnie. Programy pomocowe w całej Europie w Stanach Zjednoczonych w Polsce były ogromne, w naprawdę niespotykanej wcześniej skali i gdy obawa była, że to finanse publiczne tego nie, 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 wiem, nie udźwigną, że, że nikt nie będzie chciał kupować tych obligacji, albo też, że to, to prowadzi do inflacji. Potem oczywiście przez, gdy inflacja przyszła, to pojawia się taka narracja, że to właśnie dlatego, że to wszystkie te pieniądze wpompowane w czasie COVID-u. Teraz już wiemy, że, że w dużej mierze nie. To znaczy, że w dużej mierze to jednak były problemy z łańcuchami dostaw i to tutaj wracamy do Keynesa, tak? To znaczy te dwie rzeczy się nie wykluczają. Było bardzo dużo pieniędzy, a łańcuchy dostaw się załamały i w związku z czym mieliśmy więcej pieniędzy niż to, co mogliśmy zrobić, tak, nie, nie, nie mieliśmy jakby sam podaż nie na, czy tak, podaż nie nadążała za popytem, więc mm -hmm. warto wydawać pieniądze na te rzeczy, gdzie mamy duże rezerwy, jeśli chodzi o ich produkcję, a nie na te, które, których jest mało, a wtedy my pompujemy w nie pieniądze i one tylko drożeją, to jest, to jest oczywiste, ale, ale wiemy też, że po prostu w dużej mierze ten wzrost cen wynikał z tego, że korporacje, sieci handlowe i tak dalej, również te, te ceny firmy energetyczne je, je windowały i nie ma to nic wspólnego z tym, że po prostu państwo Tutaj wpompowało tyle, tyle pieniędzy i też nie wpłynęło to na stabilność budżetową tych państw. Nie wpłynęło to na to, że teraz po prostu nikt nie chce nam udzielać pożyczek albo nikt nie chce udzielać, udzielać pożyczek Stanów Zjednoczonych. Rynki to przyjęły ze spokojem, przyjęły to z zrozumieniem. Teraz też. Wyrozumiały znaczy Przyjęły to po prostu nie widziały zagrożenia, nie widziały jakiegoś wielkiego ryzyka. Inwestorzy, tutaj Puls Biznesu właśnie napisał, opublikował artykuł po, po tym, jak Domański ogłosił projekt budżetu. Inwestorzy nie spodziewają się, że rosnący w Polsce długi deficyt utrudni walkę z no i rynek się wypowiedział. Niewidzialna ręka rynku ma swoje zdanie. Na ten Podobnie temat. analitycy PKOBP też powiedzieli, że raczej nie spodziewałem się, żeby ten, ten budżet, z naprawdę no, rekordowym deficytem, on, ten deficyt to nie jest tak, że on mnie nie martwi. To znaczy, to jest dosyć nietypowe, żeby w warunkach wzrostu gospodarczego i, i, i dobrej sytuacji właśnie gospodarczej i nie w warunkach wojennych był aż tak wysoki, wysoki deficyt. Myślę, że to nie byłoby zdrowe, żebyśmy mieli taki rok do roku ale PKB też mówi, że analitycy raczej się nie spodziewają, żeby tutaj rynki jakoś źle zareagowały i żeby Polska musiała nie wiem płacić więcej za obligacje. A więc czy Polska jest na drodze do bankructwa? Nie, nie jest jak napisał że w naszym pliku tutaj, nie, mordeczki, możemy spać spokojnie, więc mordeczki, śpijcie spokojnie dziś. Większy problem jest taki, że klasa polityczna i zwykli ludzie nie rozumieją, jak działają finanse publiczne. I tak w ramach takiego końcowego mojego statementu, ja tutaj posiłkując się zresztą Stefani Kelton, czyli taką profesorką ekonomii amerykańską, która była, była główną ekonomistką w Senackiej Komisji Budżetowej, ona jest zwolenniczką takiego modelu ekonomicznego, który się nazywa y Nowoczesna teoria monetarna, ona pisze jasno, i ja się z tym zgadzam bardzo, że politykę finansową państwa trzeba oceniać według tego, jakie przynosi skutki. Czy inflacja nie jest rozbuchana, czy bezrobocie nie szaleje, czy nie pogłębiają się nierówności, czy usługi publiczne działają w miarę dobrze. A to, ile konkretnie jest deficytu, to jest w tym kontekście drugorzędne, bo deficyt, zarządzanie deficytem i długiem publicznym ma rozwiązywać problemy. To jest sposób do celu droga, którą mamy dotrzeć do tego, żeby nasze państwo działało i się rozwijało, a nie cel sam w sobie, żeby w Excelu nam się numerki zgadzały. To jest środek do realizowania polityki. I nie, I to jest już moja, moje myślenie, że jeżeli politycy, bo również sami politycy tak myślą, że jak te cyferki się nie zgadzają, to źle to wygląda, trzeba poprawić. To wiedzie do absolutnie złych decyzji politycznych. Takie skupianie się na tym, ile tutaj mamy na, mi na minusie i że ola Boga za dużo. Y do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że nie wiem, że mamy za, dużo, za, za duży minus, bo y jakieś usługi publiczne są nieopłacalne, no to prywatyzujemy je, y nie wiem, okej, okay, to w następnym roku, będziemy na plusie i ale super zaoszczędziliśmy, jesteśmy tacy po prostu gospodarni, no spoko. Tylko na przykład obywatele płacą za te usługi dużo więcej, ponieważ prywatna firma ich y, kasuje jak chce. I to nie jest sposób na rozwój państwa, y, żeby y, patrzeć jak po prostu jakiś Ebenezer Scrooge y, na to, czy ile mamy w skarbcu i czy nam rośnie w tabelce. Jest dokładnie tak jak mówisz i te osoby, które tak cały czas o, o deficycie mówią i straszą deficytem, często to no nie jest tak, że one nie rozumieją finansów publicznych, tylko dokładnie rozumieją, że to jest narzędzie polityczne. To znaczy skupiają się na deficytach, doprowadzają do tego, że deficyt staje się głównym hasłem po to, żeby ciąć y, wydatki państwa, dlatego że wierzą w to, że państwo powinno być jak najmniej zaangażowane w gospodarkę, niezależnie od kosztów. To znaczy niech po prostu rynki decydują o wszystkim, to jak ludzie na tym wyjdą jest nieistotne, nie tnie się, nie wiem... Y, wydatków publicznych po to, żeby zmniejszyć deficyty, tnie się wydatki publiczne po to, żeby ochrona zdrowia była coraz gorsza, żeby ludzie coraz mniej chcieli płacić na ochronę zdrowia publicznie, żeby coraz bardziej jakby byli za, za tym, żeby państwo się ewakuowało z dziedzin, w których ewakuować się całkowicie nie powinno, bo jeśli się ewakuuje, no to widzimy zawsze polityczny wzrost sił, które w Europie Idą w tej chwili po władze, albo przynajmniej grożą nam, że idą po władze skrajnej prawicy. To jest element abdykacji państwa. To jest właśnie konsekwencja polityki skupionej na, na, na walce z deficytem za wszelką cenę, a nie jako czymś, co jest elementem szerszej polityki gospodarczej. I na tym skończmy. Polityka państwa gospodarcza jest polityką, nie jest jakąś nauką ścisłą, wziętą po prostu z kosmosu, jak fizyka i astronomia. Nie, to jest wszystko bardzo, bardzo polityczne. Dziękujemy, że byliście i byłyście z nami. Zapraszamy za tydzień, ale ale zapraszamy też, słuchajcie, w piątki teraz. Zapraszamy w piątki o 14 na specjalne wydania co to będzie, czyli co to będzie w Ameryce. To jest nasza formuła, którą będziemy realizować do wyborów w Stanach. Będzie to tylko w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli się martwiliście, dlaczego nic nie było o wyborach w Stanach w Newsówce, dlatego, że będzie o tym cały nowy segment, czy właściwie nowy format. Piątki! Ja. <laughs> Piątki 14, zapraszamy!